Cześć, witajcie drodzy widzowie. Spróbujemy dzisiaj sobie przetestować taką aplikację przenośną, która nazywa się App Outlet. I to zdaje się jest GitHub. Zobaczymy, jak to tam wygląda. I można to też Universal Linux Apps to find snaps, flatpaks i add app images. Także tak to wygląda. GitHub.io. Także wygląda na to, że można pobrać unpacked albo jako npm third party stuff download czy nie debian. I Electron boilerplate. I tutaj są tak. I można jako app image, jako Debian package, albo jak snap, albo jako unpacked. Ja sobie pobrałem app image, bo po prostu najbardziej lubię. Także mamy to tutaj sobie. Properties, permissions, allow executing file as program. I to sobie enter. Po wybraniu po prostu zrobimy enter i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To mamy Zorin z płytki. Chwilę to zabiera. Ale lubię tą wersję Zorina Educational z płytki, bo po prostu ma prawie wszystko, czy nawet wszystko to co potrzebuje i chce. O, to tak było. A wiecie co? Zmienimy sobie. Może tutaj system tools, Zorin appearance, ten theme sobie zmienimy na ciemny. Tak jakoś trochę mniej w oczy kole. I tak, mamy Etche, Home Categories, Recently Uploaded, Video Downloader, co tu jeszcze jest? Aha, i to mówią, od razu pokazują, co to jest, że to jest snap, to jest app image, flatpak. Flatpak. Adobe Flash. Ze Flatpak. No, czemu nie? Foliate. Aha, recently updated. Kawi coś tam. Video downloader, ale jest jako Flatpak. 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 Same flatpaki. New releases. Flatpak. Hmm.
Tak wygląda na to, co tutaj jest settings, co to będzie. Aha, że można sobie theme też zmienić niby. Tu jest light. Zrobimy dark. Uff, ściemniło się, rzeczywiście. Categories. Video. Zobaczymy. A, tutaj są od razu tak w kategoriach. Snap, Flatpak. Zobaczymy, jakie App Images. Aha. Delir. Trochę to. Albo Ser Player, Video Player. App Image Delir. Zobaczymy, co to jest ten Delir. A to jakiś pewnie. Video Edita. Video. LAGG. Store page, project home page. Go i install. Zobaczymy, co to nam zrobi. Jak tego tą delirkę sobie zainstalujemy. A games jakie? Blasten, Albion, coś. Aha, tu są all types. Flatpak, flatpak, flatpak. Wszystko flatpaki. No zobaczymy, jakie nie ma. A snapy. Flatpaki. No cóż. A audio. Aha, Audacity jest App Image? Nie ma. Flatpak? Jest. Clementine Cozy. Hydrogen. Jako Flatpak. I LMMS. Tak wygląda, że można znaleźć te rzeczy na stronach producentów czy deweloperów, a tutaj nie wszystko. Czyli co myślimy o tym outlet? Że niby jest ok, ale może nie taki super hiper. Zobaczmy, co nutka flatpak. Gdzieś to widziałem. Classical score notation. Moon player. Pencil 2D. Spiwak flatpak. Spiwak. Make MKV. Finance. Zobaczymy, jakie app images są. O! Bitshare. Krypto. Lisek jakiś. Rotki. Green plus plus app image. Kromberg. Ja akurat tym się dość mało interesuję, ale grafiki Draw Frog, coś tutaj takie, Gimp, to My Paint, Pinta, Pencil 2D, Synfig Studio, Open Tunes, App Images. No results found. Czyli flatpaki. Ja nie jestem taki skory do flatpaków, bo po prostu one gdzieś tam się
instalują i po prostu nie, i Snapa też nie za bardzo. Gdyby to było można używać, może można, tak jak App Images, że to sobie na, trzymam na gwizdku i potem tylko w razie potrzeby. Sobie kopiuję tutaj do RAMu i mogę używać, tak jak na przykład tego LMMS-a, to inna sprawa. Także co sądzimy o tym? O tym App Outlecie? Jest ok, ale nie ma zbyt wielu App Images. Także to w moim odczuciu jest troszkę no być może, że jeszcze się będą rozwijać, także będziemy sobie od czasu do czasu do tego App Outlet wracać i będziemy obserwować, co się z tym dzieje. Bo sama idea nie jest zła. Na dzisiaj tyle. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, do jutra. Cześć.